Mechaia Raxus contra Rexar. Niech rozpoczną się łowy. Stoisz przed Mechaia Raxusem. Hunterek, dobrze, panie Hunterku. No zostawimy sobie dwie jedynki, skoro mamy coina na pierwszą turę w sam raz. Musi być. O panno, jak ja mam to zjeść, żeby się nie ubrudzić całemu? No ja też w sobie chwilę. Ja mam YouTube'a na czarno, czy nie na czarno? Na biało, z nieokreślonych przyczyn. Nie wiem. Tak jak mówię, no nie jestem w stanie tymi kolorami manipulować, więc... Nic wam na to nie poradzę. Aha. Grajse ziombo. Ziombo bombo. Patrzę na ten draw. Ciężko być zadowolonym. Mikołaj przyniósł prezenty? No nie dał nic. Mikołaj o mnie zapomniał. Super rozdanie. Jeszcze lepsze. Ja nie wiem, jak to jest możliwe. Ja po prostu, kurwa, ja... Ciekawe. Nie wydaje mi się, żebym był w stanie coś tu zrobić. On niby nie ma kart na ręce, ale dwa sekrety, kim wie jakie. Grać wokół tego ciliszko. Teraz erodity. Hero Power strzela jak szalone. Idź pan wafla. Idź pan wafla, zjem sobie obiad. Znikam. Pojawiam się i znikam. Taka rola streamera, który je obiad na streamie. Matko, jak to zjesz, żeby się nie ubrudzić? W sensie burgerki. Jak mi idzie tym deckiem? Chyba sobie w miejscu. O. Tylko, że kojarzę 3 albo 4 gry, gdzie... No zresztą dobra, nie będę tego mówił. No niech będzie, dobry układ. Jeszcze jedynkę potrzebuję na drugą turę. Jak dzionek? No spoko. Zmieniłem, podywał cię na zimówki. Wyspałem się.
Jedyne wyzwanie dzisiejszego dnia to zjeść hamburgera, żeby się nie ubrudzić, ale to już się nie udało. Morgen. A zaryzykuję. W sumie nawet zrobię tak. W następnej turze zagram to z tym. Jak to ci pękła opona przy pompowaniu? What the fuck? Nówka sztuka? To co to była opona w promocji za 50 zł? Ile jeszcze to będzie trwało? Przykiwuj. Kurde, i tak to jest równy wulkan. Oh my god. Mogłem to policzyć. Ruszam do walki. Serio? Czternaście. No zróbmy tak. Rzuciłem na jakąś jedynkę, że będę mógł ją rzucić i nie będę zabijał tej 2-2. No ale ta ja jedynka akurat nie wchodzi w grę w tym momencie. Mechaia Raxus kontra Liadrin. Moje ostrze płonie świętym ogniem. Stoisz przed Mechaia Raxusem. To dobra godzina, hamburgery. Yeah.
przetwarzam zmagazynowaną energię. Czekam na rozkaz. Co by tu wymyślić? Dobierzmy? Nie wygląda mi to na jedynkę. Dobra, wytłuczemy tokenki. W sumie on nie ma żadnej obszarówki. Jak mu się nie uda skombić jakoś dużej ilości kreatów w jedną turę, to powinno być miar prosta. No i po kłopocie. Tutaj już myślę. Znaczy mamy trzy kreatury z jedynką życia, więc nie nadają się do trojdowania. Ale jest miara okej. Czekam na rozkaz. A nie, dobra. Widziałem FC6 Far Cry'a. Nikt się nie ostanie. Nie widziałem. Strumienie światłości. Gotowe. Czy to jest czy to jest zwiastun Fallouta? Co tu robi wybuch atomowy? Chwila. O kuwa. Fajnie wygląda. Czekam na rozkaz. Zostaniemy w post, a po Far Cry'a myślę, że Bethesda może mieć konkurencję. O, jakby tak zrobili fajnego, kurde, to ja jestem za. Nawet bym pograł. Światło gaśnie. Walczymy dalej. W sumie najpierw powinienem tego zagrać. Daj se ściana. Ofera, no. Czekam na rozkaz. Tak szczerze, to uważam, że Bethesda się należy, bo
Zazwyczaj nie życzę nikomu źle. Już tak perfidne lecenie w kuja. Znaczy, dla mnie takim... gwoździem do trumny były te plecaki, znaczy te... Świetne rozdanie, Michał. Worki na ten hełm. Tak, znaczy nie plecaki, tylko ten, co tam był ten hełm w kolekcjonerce i ten nylonowy worek zamiast tego wojskowego czy jakiegoś tam. No to już było tragiczne, a później te 500 atomów nagrody w grze. Którą by tu wybrać ścieżkę? I tłumaczenie, bo tak taniej wyszło, to... Oni się zachowują coś w stylu: ja siema, jesteśmy Bethesda, wydaliśmy Skyrima, wydaliśmy Fallouta, gierki się dobrze przyjęły, mamy na was wyjebane i... A w dupę. No, nie jestem wielkim fanem takiego zachowania, więc... No, sam Fallout 76 mi osobiście nie przeszkadzał. Jakichś bugów też nie spotkałem. Tak twierdzę, że ich tam nie było, ale nie spotkałem, więc narzekać nie będę. Pokaz będzie jakby co? No okej. No to może sobie dzisiaj faktycznie kupię piłę. Ma być taki tam... ...ewencik. Dobra, chwilę przerwy sobie zrobimy i do się...